Czy on ciebie jeszcze ciągle kocha? Zobaczmy dzisiaj w kartach, co pokażą karty. Czy ta miłość jeszcze przetrwała wasze wszystkie kryzysy, turbulencje, burze, ciszę między wami? Czy on ma jeszcze jakieś uczucia do ciebie? Zobaczmy. Przyjrzyjmy się kartom Tarota i Lenormanda. Witam oczywiście serdecznie, moi kochani Państwo. Witam wszystkich i tych długotrwałych subskrybentów, którzy ciągle wracają tu i zaglądają na mój kanał. Dziękuję za Waszą wytrwałość, za to, że jesteście. I oczywiście witam wszystkich nowych słuchaczy, którzy dopiero znaleźli mój kanał. Cieszę się serdecznie, że zaglądacie tutaj i zostańcie już z nami na zawsze. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie powiadomienia, informacje od YouTube'a o moich codziennych filmikach miłosnych, wróżbach miłosnych i horoskopach oraz rytuałach miłosnych. Kochani, dziękuję Wam za komentarze, przepiękne. Proszę o jeszcze, one właśnie inspirują mnie, by nagrywać te filmiki. Potrzebuję Waszej obecności, energii, Waszych historii, Waszego feedbacku, czy te wróżby z Wami rezonują. Potrzebuję tego wszystkiego, by nagrywać, by być aktywna cały czas na tym kanale, ponieważ te wróżby są dla Was. Proszę też o lajki. Na wróżby indywidualne zapraszam Was oczywiście. Kontaktujcie mnie przez mój adres e-mailowy loelia.orakel@gmail.com. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Piszcie i wróżby indywidualne odbywają się za pomocą Waszych dat urodzenia, zdjęć oraz konkretnych pytań do kart. Zapraszam na wróżby indywidualne. A teraz, kochani, przyjrzyjmy się dwóm grupom, które dzisiaj dla Was tutaj mam. Pierwsza grupa to obelisk czerwony. I druga grupa, karta Tarota też, to obelisk zielony. Wybierzcie sobie ten obelisk, który przyciąga Wasze oko lub kolor, który lubicie. I tutaj karty Tarota pokażą odpowiedź, natomiast karty Lenormanda dopowiedzą nam jeszcze parę szczegółów. Zaczynamy od karty pierwszej, czyli obelisk czerwony. Czy on ciebie jeszcze ciągle kocha? Karta Sądu Ostatecznego, Wielkie Arkana. Karta numer 20. Czyli on chciałby, by to uczucie, które umarło między wami, by się jeszcze raz narodziło od nowa. Chciałby wyjaśnić przed sądem ostatecznym wszystkie jakieś wasze nieporozumienia, spory, kłótnie, dyskusje. Chciałby wyjaśnić to, co między wami jest nieklarowne i chciałby, by po tym sądzie ostatecznym to wszystko jakby odrodziło się na nowo. W sądzie ostatecznym, w karcie Tarota klasycznego, mamy groby, gdzie wychodzą jeszcze raz ciała i dusze z grobów, czyli jakby zmartwychwstanie, narodzenie się na nowo. I on pragnie tego, by wasza relacja, pomimo tylu przeszkód, turbulencji, problemów, trudności, by narodziła się od nowa, od zera. Pytanie jest jednak, czy on ciebie jeszcze ciągle kocha? Zadajmy to pytanie szczegółowo kartą.
uczucia on jeszcze ma, ale odwraca się od tych uczuć. Być może przeciążają go te uczucia do Was. Chciałby jednak, by coś się polepszyło. Tęskni za Wami i chce napisać. Przede wszystkim tutaj jest to, że pragnienie właśnie odnowienia kontaktu, że on chce napisać. Bardzo ważna karta jest karta tęsknoty, że on za Wami tęskni, myśli wieczorami, nocną porą, w nocy, być może podczas snów śni o Was, przypomina sobie sytuację. Tutaj jest element męski, czyli być może Wasza osoba, o której myślicie i właśnie tęsknota. Też telepatia, jakiś kontakt telepatyczny, który macie ze sobą. Dużo też jest spraw, być może też sekretnych, niewyjaśnionych, które są nieklarowne. Powinniście te oczywiście wyjaśnić. Na razie widzę, że on się odwraca od uczuć, które wirują, tak? Zamęczają go, jakby obciążają. Odwraca się od tych uczuć plecami, tak? Ale patrzy tutaj już w kierunku, kochane, pogodzenia się, wzmocnienia kontaktu z Wami, ulepszenia sytuacji, pogodzenia i wyklarowania tych wszystkich spraw, które są jeszcze niejasne u Was. Wzmocnienia Waszych kontaktów, odnowienia, wzmocnienia, tak? Coś między Wami jest chore, toksyczne, coś niedobre, co się wydarzyło, tak? I tutaj chcę, by jakby z czasem, najwyższy czas na to również, by powróciły tutaj takie energie jak balans, harmonia, zgoda, seksualność, ta chemia między Wami silna, która była, tak, przyciąganie ogromnie duże, by to wszystko wróciło, by te energie dobre wróciły. No i właśnie tutaj sprawy niejasne, które są pod osłoną nocy, by wyjaśnić. Także tęsknota, która bardzo tutaj duża, ogromna, silna jest tych kart i emocje, które krążą, jeszcze są, nie umarły, więc będzie na pewno kontakt i będzie on pisał o tym, że chce z Wami jeszcze raz tutaj się porozumieć, uleczyć to, co zostało teraz zepsute, stracone, zerwane, umarło. Także pytanie jest, czy on jeszcze Ciebie kocha. Tak, emocje są. Owszem, odwraca się od tych emocji, ale emocje są tu silne. Tęsknota, pożądanie, atrakcyjność. Na pewno mu się podobasz, tęskni za tą chemią, która była między Wami. Nie mam tutaj, owszem, karty wielkiej takiej miłosnej. Nie mam tutaj takiej szczególnie miłosnej, nie wiem, pięknej karty, ale mam chęć powrotu, chęć wyjaśnienia spraw, chęć zbudowania czegoś stabilnego tutaj, wyleczenia wszystkich spraw. Mam pożądanie, mam chemię, mam seksualność, mam tęsknotę, mam emocje, które płyną, tak? Przepływają jakby przez niego. On się tego jakby tutaj troszkę boi, odwraca, ale widzę tutaj tą ogromną tęsknotę, więc tak, on myśli o Tobie, te uczucia, które były, jeszcze są u niego. Silne. Do tego stopnia silne, że on chce właśnie tego kontaktu z Tobą. Także na pewno nie zapomniał i wzbudzasz w nim duże emocje, wzbudzasz w nim piękne pożądania, atrakcyjność, podobasz mu się i on tęskni, myśli. Także taka wróżba dla grupy pierwszej. Bardzo piękna, pełna tęsknoty. I zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga wybrała obelisk. Ups, przepraszam bardzo. Wybrała obelisk właśnie ten, czyli zielony. I zapraszam serdecznie. Czy on Ciebie jeszcze kocha? As buław. As buław mówi o tym, że on chce nowej szansy. Nowej szansy dla Was, dla Waszej miłości, dla Waszego związku. As buław mówi o tym, że on chce właściwie ukierunkować swoje działania. Myśli o tym, jak właśnie jakie działania podjąć, jak ukierunkować te działania, by być może jeszcze zasłużyć sobie na jakąś nową szansę, na nową próbę między Wami. Zobaczmy, co dopowiedzą karty Lenormandza.
Tutaj on ma jakieś lęki, przede wszystkim blokady, lęki, ponieważ coś rzeczywiście zostało między wami zburzone, zrujnowane, zepsute. Coś się, no, wszystko się jakby zepsuło, zrujnowało, tak, to co było między wami. I on ma te jakby lęki, ponieważ widzi te szkody, które między wami zaistniały, w tym związku, które zaistniały, że zostały tylko jakby tutaj strzępy z tego związku. I on myśli jakby zlękniony, tak, czy w ogóle to się da jeszcze odbudować. Natomiast są tutaj kontakty, od których owszem, on się odwraca na razie od tych kontaktów, dlatego chyba w tej chwili jest pasywny, nic nie robi, tak? Ale myśli o kontaktach z wami, myśli o odnowieniu kontaktów i chce wysłać jakąś miłą wiadomość, jakaś wiadomość sympatyczna, miła, która ma tutaj otworzyć jakąś sympatyczną rozmowę, być może spotkanie, być może chce was zaprosić, bo to jest też karta zaproszenia. I miło spędzonego czasu, tak? Karta wiadomości, zaproszenia lub jakiejś informacji miłej. I sympatyczny czas. On by patrzył tutaj, jak tutaj zaaranżować jakby jakiś sympatyczny czas, sympatyczną rozmowę między wami. Tutaj chodzi o zgodę. O zgodę. Zgodę, harmonię, balans. Znowu takie te piękne jakby wibracje między wami, tak, atrakcyjne i tak dalej, ale tutaj jest pewna nieszczerość, ponieważ on też nie chce pokazać szczerze, uczciwie swoich uczuć. On ukrywa to pod maską, czyli maskuje się, by nie wydać swoich uczuć, emocji. Tutaj jest jakaś nieszczerość, on być może nie wierzy lub on gra na dwa fronty, być może ma kogoś jeszcze w zanadrzu lub myśli, że wy macie kogoś w zanadrzu, że macie kogoś innego, że już znaleźliście sobie inną osobę i dlatego nie jest ufny. Tutaj jest jakby jakaś tajemnica, tak, którą macie i która nie jest wyjaśniona. Tutaj też jest, że on ma dwie strony, i dobrą i złą. On z jednej strony chce z wami sympatycznie spędzać czas, zaprosić, przeprosić, ale z drugiej strony on też nie jest szczery. I być może też myśli on o was, że wy też same nie jesteście szczere, ale przyjdzie na pewno jakaś wiadomość od niego. Wiadomość, która ma tutaj coś wyjaśnić, tak? Być może czy macie innych partnerów, czy doszło do jakichś zdrad, jakichś kłamstw, jakichś nieufności, ponieważ jest nieszczerość. Tutaj mam owszem, kontakty, chęć rozmowy, chęć kontaktów, chęć pisania, chęć zaproszenia was gdzieś, informacji, wysłane informacje, już nie lada moment, jakby to się mówi, lada moment lub za chwilę przyjdą tutaj. Natomiast mam również nieszczerość. Nieszczerość, być może jakby fałszywa, nieszczera miłość, nieszczere uczucia, na które należy uważać. I trzeba zaobserwować, co jest jej na rzeczy, ponieważ są szczury i są maski, tak? Te dwie karty są negatywne. Szczury to lęki, no dużo strat, dużo negatywnych, jakichś takich tutaj wibracji, energii negatywnej, kłamstwa, nieszczerość, nieufność, być może granie na dwa fronty, być może niepokazywanie swoich uczuć lub fałszywa miłość. Także tutaj w tej grupie ewentualnie jest fałszywa miłość, fałszywe uczucie lub fałszywe zagrywanie z jego strony. Trzeba się temu przyjrzeć, ponieważ raczej być może chodzi też o dużą seksualność między wami. Chodzi o seks, o przygodę, o przyjaźń plus, o aferę, romans i on tutaj zagrywa troszeczkę nieszczerze, jakby tutaj coś kombinował. No karta tutaj, te dwie karty takie negatywne mówią o tym, że uwaga, na jakiegoś fałszerza, tak? Udawacza, który coś gra przed wami. Uwaga na fałszywą miłość, uwaga na nieszczerość. Także raczej tutaj bym wątpiła, czy tu jest w tej grupie numer dwa, czy tutaj jest prawdziwe uczucie. W to wątpię, natomiast widzę tu raczej taką fałszywą miłość lub zagrywanie miłości, tak? Być może tylko właśnie dla seksualności. Także proszę uważać, obserwować jego słowa, a przede wszystkim czyny, czy czyny jego idą za słowami i czy potwierdzają jego jakieś tam piękne, romantyczne obiecanki czy słowa. Także proszę mieć się na ważności, uważać, obserwować najpierw, by nie czuć się później oszukaną lub zranioną. Dziękuję serdecznie.
To właśnie były już dwie grupy. Dziękuję wszystkim. Proszę o komentarze, lajki. Zapraszam na wróżby indywidualne. I do usłyszenia już wkrótce. Thank you.